Marsz, marsz, me serce, pobudkę biją, strzelaj modlitwy, a chwal Maryją, bo u Maryi jesteś w komendzie. Nad nią mocniejszej świat mieć nie będzie. Bo u Maryi jesteś w komendzie. Nad nią mocniejszej świat mieć nie będzie. Stań do parolu, odbierz go śmiało, aby na wieki w twem sercu trwało. Parol jest Jezus, hasło Maryja. Niech im twe serce na wieki sprzyja. Parol jest Jezus, hasło Maryja. Niech im twe serce na wieki sprzyja. Wiesz, artykuły mocno z tej wierze, byś powinności pilnował szczerze. Jak zdradzisz Panią, będziesz w areszcie. Wspomnij o życia swojego reszcie. Jak zdradzisz Panią, będziesz w areszcie. Wspomnij o życia swojego reszcie. A przy ostatnim życia momencie wybrańcem Panny bądź w regimencie i żebyś poszedł za ciebiem swoim z błogosławieństwem Maryi Twojej. I żebyś poszedł za ciebiem swoim z błogosławieństwem Maryi Twojej. Spocznij. W dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiamy audycję słowno-muzyczną poświęconą dowódcy jednego z największych oddziałów partyzanckich Ruchu Narodowego, majorowi Franciszkowi Przysiężniakowi, pseudonimu Ojciec Jan i jego partyzantom. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę. Niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin. Franciszek Przysiężniak, pseudonim Ojciec Jan. Urodził się 22 listopada 1909 roku w miejscowości Krupe w powiecie Krasnystaw. W wieku 13 lat rozpoczął tam naukę w gimnazjum,
a w roku następnym wraz z rodzicami przeniósł się do Brodnicy nad Drwęcą, gdzie w 1930 je ukończył. W latach od 1930 do 1932 odbył zasadniczą służbę wojskową, podczas której ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a po odbyciu praktyki został awansowany do stopnia podporucznika. Potem, od 1936 roku, pracował jako pracownik fizyczny w Gdyni, gdzie aktywnie działał w Związku Oficerów Rezerwy. W marcu 1939 rozpoczął zawodową służbę w Wojsku Polskim, zgłaszając się do 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Grudziądzu i z tym oddziałem walczył w kampanii wrześniowej. 28 września dostał się do niewoli niemieckiej, ale dzięki pomocy miejscowej ludności zbiegł z kolumny jenieckiej i ukrywał się do połowy kwietnia 1940. Rozpoczął wtedy działalność konspiracyjną w szeregach Komendy Obrońców Polski, a następnie po powrocie w rodzinne strony w Narodowej Organizacji Wojskowej. W tym czasie mieszkał u krewnych we wsi Topola. W 1941 został komendantem obwodu Izbica Now, a w rok później zastępcą komendanta Komendy Powiatowej Now w Krasnym Stawie. Od końca 1942 roku porucznik Przysiężniak rozpoczął formowanie oddziału partyzanckiego. Początkowo oddział Jana liczył tylko kilkunastu partyzantów. W roku 1943 roku pod jego komendą walczyło już ponad 100 żołnierzy leśnych. W tym czasie oddział ojca Jana, operując w powiecie łańcuckim, janowskim i biłgorajskim, przeprowadził wiele akcji aprowizacyjnych, rozbrojeniowych, atakował posterunki milicji niemieckiej i ukraińskiej, stoczył kilka potyczek i walk z Niemcami. W końcu lipca 1944 z rozkazu komendanta okręgu rzeszowskiego Now Kazimierza Mileckiego, pseudonim Żmudy, Franciszek Przysiężniak rozwiązał oddział, zabezpieczając broń w lesie koło Brzeskiej Woli. 11 listopada 1944 roku został rozkazem komendanta Żmudy awansowany do stopnia kapitana. W grudniu tego samego roku został aresztowany w Jarosławiu przez NKWD i przekazany UB. Dzięki dobrym, fałszywym dokumentom został zwolniony. Do konspiracji powrócił po zamordowaniu przez funkcjonariusz UB jego żony Janiny, pseudonim Jagi, w marcu 1945. Od maja tamtego roku stał na czele Komendy Oddziałów Leśnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jego oddziały leśne liczyły w tym czasie 450 żołnierzy. Oddziały ojca Jana atakowały posterunki Milicji Obywatelskiej, toczyły walki z NKWD i UB i chroniły ludność wiejską przed nacjonalistami ukraińskimi. Na początku lipca 1945 po rozwiązaniu Komendy Oddziałów Leśnych nastąpiła demobilizacja oddziałów partyzanckich i Franciszek Przysiężniak wyjechał na Pomorze, gdzie wydzierżawił Tartak w Wąbrzeźnie. Nadal kontynuował działalność konspiracyjną w podziemiu narodowym. Przez 2 miesiące pełnił funkcję komendanta Okręgu Pomorze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wskutek dekonspiracji został z tej funkcji odwołany i musiał przez pół roku ukrywać się w Gdańsku pod przybranym nazwiskiem, pracując w Rolniczej Centrali Mięsnej. 15 maja 1946 roku został aresztowany, przewieziony na ulicę Rakowiecką w Warszawie, a stamtąd do Województwa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. W styczniu sąd rejonowy, uwzględniając dekret amnestyjny, skazał ojca Jana na 4 lata więzienia. Rok później wyszedł na wolność na mocy amnestii politycznej i zatrudnił się jako kierownik handlowy w przedsiębiorstwie budownictwa wiejskiego w Rzeszowie, a następnie w Okręgowej Spółdzielni Mięsnej w Jarosławiu. Podobnie został aresztowany 4 września 1948 roku i po śledztwie skazany na kolejne 8 lat więzienia we Wronkach, w Lubinie i Rawiczu. Nikt nam nie śpiewa kołysanek, ręką nie głaszcze nas po głowie. Gdy noc zapada na dobranoc,
nikt pięknej baśni nie opowie. Dlaczego wszędzie stoją straże? Dlaczego mur jest taki gładki? Dlaczego ktoś na świat zbudował z kamienia i stalowej siatki? Słyszałem wczoraj na spacerze, jak pękło z bólu serce matki. Zaraz zabrali nas żołnierze i znów zamknięto nas do klatki. Zgrzyt klucza, krótka chwila szczęścia, bo wtedy biorą nas w ramiona. Te, którym serca biją mocniej, te, których świat nasz nie pokonał. Długim spojrzeniem nas żegnają, mówią, że znowu przyjdą jutro. Szepcą, że Polska zmartwychwstanie i że rozstanie potrwa krótko. Zapada zmrok nad Rakowiecką, księżyc zagląda w kazamaty i nagle słyszę kołysankę, która przedarła się przez kraty. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur wzniesiony ręką z drewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur wzniesiony ręką z drewna. A żebyś ty zrozumiał sens tej kołysanki nowej, zwinął był król paś z NSZ, królewna z Armii Krajowej. Zwinął był król paś z NSZ, królewna z Armii Krajowej. Na tym skończyła się działalność ojca Jana. Mimo to, gdy wyszedł na wolność, do końca życia poddawany był stałej obserwacji tajnych służb PRL-u. Zmarł 30 września 1975 roku w Jarosławiu, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu. Fragment pośmiertnego wspomnienia Kazimierza Mileckiego-Szmudy o Franciszku Przysiężniaku. Porucznik Jan, zawsze opanowany, o dużym talencie organizacyjnym, życzliwy stosunek do ludzi oraz bezinteresowna gotowość przyjścia z pomocą innym zjednywały mu ogólny szacunek i dużą popularność. Opiekował się ludnością okolicznych wsi i chronił ją przed niemiecką akcją pacyfikacyjną. Uważali go więc mieszkańcy terenu, na którym przebywał, za swojego opiekuna i ojca. A oddział, którym dowodził, nazywali oddziałem Ojca Jana. W pewnym okresie czasu oddział ten stał się jednym z największych oddziałów partyzanckich w Polsce. Przy oddziale istniały szkoły wojskowe, podoficerska i podchorążówka. Nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna cenili jego dowództwo za odwagę i pomysłowość, wykazaną w czasie ciągłych walk z okupantem. Thank you.
na wschodzie niebo czerwienieje. Życiem zawładnęła ciemna moc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem na twą kartę. Z tobą, Polsko, swój związałem los. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Już psy gończe są na naszym tropie. Z każdym dniem gęstnieje wokół czas. Żadna burza już nie przejdzie bokiem. Coraz mniej bezpieczny bywa las. Żadna burza już nie przejdzie bokiem. Coraz mniej bezpieczny bywa las. Szare mury, martwe oczy okien. I w piwnicy pojedynczy strzał. Śmierć w sądowym czai się wyroku. Wieje hańbą od sądowych sal. Śmierć w sądowym czai się wyroku. Wieje hańbą od sądowych sal. Zdradzą cię, ojczyzno, jak dziewczyny. Dzieci twe utopią w rzekach krwi. Nie giń, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt. Nie giń, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt. Działania bojowe oddziałów ojca Jana z okupantem niemieckim i sowieckim. W marcu 1943 roku ojciec Jan z rozkazu komendanta okręgu Lublin NOW, Narodowej Organizacji Wojskowej, formował swój pierwszy kilkunastoosobowy oddział w powiecie biłgorajskim. W tym samym czasie podobną misję z rozkazu komendanta okręgu Rzeszów rozpoczął podchorąży podporucznik Ludwik Miazga, pseudonim Wiśniewski, który w maju, prawdopodobnie bez wiedzy komendy okręgu, przyprowadził 17 partyzantów pod komendę przysiężniaka. Ich pierwszą akcją zbrojną był atak na posiadłość rolną, administrowaną przez Volksdeutsche Rajkowskiego, chronioną przez oddział niemiecki. Akcja, mimo zabicia Rajkowskich, nie do końca była udana. W wyniku ostrzału niemieckiego poległo 5 partyzantów, a 7 zostało rannych. Po tej akcji oddział ojca Jana został podporządkowany komendzie okręgu Rzeszów. Oddział przysiężniaka odniósł kilka spektakularnych sukcesów w bitwach. Pod Ujściem 23 września
1943 roku i pod Dąbrowicą 12 października tego samego roku. W bitwie pod Ujściem oddział ojca Jana związał walką znaczne siły żandarmerii biłgorajskiej, co umożliwiło oddziałowi AK, dowodzonego przez kapitana Tadeusza Sztumberka Richtera, pseudonim Rzegotem, zdobycie więzienia w Biłgoraju i uwolnieniu wielu więźniów. Niestety, oddział dał się zaskoczyć Niemcom w miejscowości Graba 28 grudnia 1943 roku. Zginęło wówczas 9 partyzantów i 17 niewinnych obywateli. W 1943 roku oddział liczył sobie zimą około 100 partyzantów, natomiast w okresie letnim blisko 200. W lutym 1944 roku nad Sanem pojawiło się sowieckie zgrupowanie partyzanckie generała Sidora Kowpaka, liczące ponad 2000 żołnierzy. Z przyczyn taktycznych wobec wielokrotnej przewagi liczebnej Sowietów oddział ojca Jana rozpoczął krótką współpracę z tą formacją w walce z Niemcami. Polscy partyzanci udzielili wsparcia Sowietom w ataku na Kutę Stalowej Woli, w ataku na posterunek policji w Ulanowie z 21 na 22 lutego 1944 roku oraz wzięli udział w niemieckiej operacji przeciwpartyzanckiej w Lasach Janowskich, między innymi w bitwie na Poretowym Wzgórzu 14-15 czerwca 1944 roku. W lipcu 1944 z rozkazu Komendy Okręgu Rzeszów NOW oddział ojca Jana został rozwiązany. Zakończył się etap walki z okupantem niemieckim. Na leśnej polanie, na mundur przyszyta, trzy słowa, co brzmią jak testament. Czerń z bielą się miesza, jak z nocą poranek, jak kości, co z ziemią zmieszane. Już nie ma odwrotu, ojczyzna sprzedana, ta rana się już nie zabliźni. Już zbrodnia katyńska pod suknem schowana, a więc śmierć drogą ojczyzny. Śmierć drogą ojczyzny. To walka, co szybko się skończyć nie może, to bój, który trwa już od wieku. Szatan ją z nami prowadzi nie człowiek, więc chwili nie wolno nam zwlekać. Wznosimy do nieba strzeliste modlitwy, na ziemi tworzymy sojusze ludzkizny i rycem na piersi trzy słowa piszemy. Śmierć wrogą ojczyzny, śmierć wrogą ojczyzny. Franciszek Przysiężniak wraca ponownie do konspiracji w maju 1945 roku po śmierci żony z rąk funkcjonariuszy UB. Największym sukcesem oddziału w tym okresie było rozbicie ekspedycji NKWD w bitwie pod Kuryłówką 6 maja tego samego roku, czyli 1945. Była to jedna z największych porażek sowieckich na terenie Polski. Zginęło szacunkowo od 50 do 70 funkcjonariuszy sowieckich. Oddziały ojca Jana uczestniczyły w tym czasie w atakach na posterunki milicji i UB. Osłaniały ludność miejscową przed grabieżami partyzantki sowieckiej i zagrożeniem ze strony oddziałów ukraińskich. Oddział ojca Jana zakończył swoje działania bojowe przeciw nowemu okupantowi na początku lipca 1945 roku. Komuna nam nie zdjęła karku, nie przetrąciła kręgosłupa, mimo że w księdze naszych dziejów jest wiele kart spisanych krwią. Jesteśmy silni waszą siłą i rozlepiamy wciąż na słupach wasze przesłanie o wolności, do której serca nam cierpą. Ślepi nie widzą, oczy im zamknięto, głusi nie słyszą, ktoś im zabrał słuch. Niewinnie mówią, język im objęto, lecz my czujemy siłę waszych słów.
już narodzili się mściciele i spadkobiercy waszej dumy, wasze marzenia, jasne gwiazdy na firmamencie naszym lśnią. 100 lat nie starczy, żeby zgasić ogień, co płonie w głębi sumień rozpalonego waszą ręką, więc żadnego nie zgasi dłoń. Już pod stopami czuję ziemi tętno, lawa zawrzała pod skorupą znów. Lchaj na skorupę, musi kiedyś tęknąć, sypie się w gruzy bór. Patrzę na gruzy, widzę fundamenty, w pobitych lustrach świat poszał znów. Nie patrz na lustra, tam jest świat przeklęty, prawdziwa Polska zaczyna się tu. Obżarza w ogniu naszych marzeń, przy którym wszyscyśmy czuwali, święta świętością krwawych zdarzeń, wierna wiernością tych, co trwali i tych, co przełutarzą świętych, wznosili w górę swoje ręce, błagając, byś przebaczył grzechy i jej nie karał. Nigdy więcej. Obejmijmy modlitwą dowódcę jednego z największych oddziałów Ruchu Narodowego, Franciszka Przysiężniaka i jego żołnierzy, którzy oddali życie w boju przeciw dwóm okupantom, bądź też zostali zamęczeni w więzieniach UB i NKWD, bądź też umarli śmiercią naturalną. Jak również oddajmy pamięć i cześć oraz modlitwę za wszystkich żołnierzy niezłomnych, którzy oddali życie za ojczyznę. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę teraz harcerza o złożenie znicza pamięci.